Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na informacje, a w nich podsumowanie tygodnia w Krakowie. Biała Księga Nieruchomości Krakowskich to wykaz prawie 550 kamienic i budynków, które udało się odzyskać na rzecz Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Kraków i co do których nie ma żadnych wątpliwości prawnych. Każdy może się z nią zapoznać i sprawdzić, na przykład czy może spać spokojnie w kamienicy, w której mieszka, bo ma ona uregulowany stan prawny. W tej księdze znajdują się informacje związane z właścicielami kamienic i budynków. Znajdują się informacje dotyczące podstawy i czasu przejęcia danej kamienicy. Znajdują się również informacje o tym, czy organ ścigania był zainteresowany daną kamienicą, a także czy budynek znajdował się w Zarządzie Budynków Komunalnych, a jeśli tak, to czy zarząd został wydany, kiedy i komu. Myśmy w bardzo wielu sprawach interweniowali. 24 sprawy skierowaliśmy do prokuratury, bo to były albo fałszowania testamentów, albo zaniżone ceny udziału, na przykład sprzedać za 2 dolary, sprzedano udziały warte ponad 700 tysięcy złotych. Biała Księga jest wydrukowana, jest dostępna w Urzędzie Miasta Krakowa, ale jest również dostępna w formie elektronicznej, będzie w BIP-ie, a jest w tej chwili w magicznym Krakowie. Elektryczny samochód naszpikowany czujnikami i dron wkroczyły do akcji badania powietrza w Krakowie. Ekopatrol Głównego Instytutu Górnictwa przemierza krakowskie ulice i sprawdza, jakie jest zapylenie w naszym mieście i czym krakowianie palą w piecach. Ekopatrol GIK to zespół mobilnych urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza, w szczególności zagrożeń smogowych. Na Ekopatrol składają się dwa urządzenia mobilne, czy dwa rodzaje urządzeń mobilnych. Pierwsze to ten samochód elektryczny, który jest wyposażony w platformę pomiarową widoczną na dachu. W tej platformie pomiarowej zainstalowana jest aparatura, która ma za zadanie mierzyć stężenie zapylenia, czyli przy potwierdzeniu obecności zanieczyszczeń specyficznych, jak na przykład formaldehyd, chlorowodór, i po zidentyfikowaniu takich miejsc na większym obszarze uruchamiamy drugą jednostkę mobilną, którą są drony. Startujemy, nadlatujemy nad komin i dokonujemy pełnego pomiaru, już takiego szczegółowego, takiego, którego nie możemy zrobić z samochodu. Pomiar jest po prostu bardziej szczegółowy i co nam najbardziej dron tutaj ułatwia pracę, to nigdy nam nikt nie powie, że sąsiad nam tutaj, prawda, smrodzi. Oddychamy coraz lepszym powietrzem. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. To między innymi dzięki wymienianym piecom na ekologiczne kończący się sezon grzewczy był najlepszy, od kiedy prowadzone są badania, pod względem jakości powietrza. Wyeliminowanie tych źródeł, że tak powiem, piecowych nie załatwia całego, nie rozwiązuje całego problemu, bowiem teraz na plan pierwszy wychodzą zanieczyszczenia komunikacyjne. No, mamy dwie stacje komunikacyjne w Krakowie. Jedną stację komunikacyjną na Walei Krasińskiego i drugą mamy na Dietla. Rozkład matematyczny stężeń zanieczyszczeń jest na niekorzyść stacji monitorującej Walei Słowackiego. To, co zauważyliśmy w tym roku, odkąd zaczął się remont, zamknięcie Grzegórzeckiej, spowodowało to, że praktycznie stężenie zanieczyszczeń komunikacyjnych zmalało tam praktycznie do, można powiedzieć, akceptowalnego poziomu. Jest to ewidentny przykład, że największym problemem Krakowa w następnych latach będą zanieczyszczenia komunikacyjne. Wypożyczenie miejskich rowerów Wawelo jest jeszcze tańsze dla posiadaczy krakowskiej karty rodzinnej. Wystarczy zgłosić się do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa na ulicy Stachowicza 18 i odebrać voucher na 50% zniżkę na roczny abonament. Rodziny mogą odebrać w Wydziale Spraw Społecznych voucher roczny na 60 minut jazdy dziennie właśnie rowerami w systemie Wawelo z 50% zniżką. I jeden voucher przysługuje na jednego członka. Oczywiście trzeba się też wcześniej zapoznać z regulaminem, to już na stronach Wawelo. Ponieważ jest to akcja pilotażowa, tych voucherów posiadamy 500. Chcemy zobaczyć, jakie będzie duże zainteresowanie. Jeżeli tak, będzie możliwość przedłużenia tej.
tej akcji. Bardzo istotna rzecz, voucher, jego aktywacja jest ważna do 30 lipca. Jak nasi beneficjenci aktywują voucher, mają równy rok na jego wykorzystanie. Rusza kolejna wiosenna edycja akcji Park Krakowian, podczas której mieszkańcy będą mogli posadzić drzewo na cześć swojego dziecka. Każde drzewo zostanie oznaczone pamiątkową tabliczką z datą narodzin pociechy. Do posadzenia jest 500 drzew przy ulicy Ptaszyckiego. Zapisy rozpoczną się 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny o godzinie 9. Zgłosić można się poprzez stronę Zarządu Zieleni Miejskiej. Forty należące do dawnej twierdzy Kraków są od kilku lat intensywnie rewitalizowane. Część z nich już można zwiedzać. Kolejne po renowacji zamienią się m.in. w muzea czy domy kultury. W tym tygodniu kilka z nich odwiedzili członkowie Komisji Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Komos Polska, aby sprawdzić, jak przebiegają prace związane z fortyfikacjami Krakowa. Niektórzy prywatnie z wielką przyjemnością przyjeżdżają zwiedzać twierdzę Kraków. Tu się bardzo dużo dzieje. Jest to bardzo pozytywny objaw. Liczbą obiektów, liczbą i ilością pracy, która jest wkładana, no z pewnością Kraków przoduje. My chcemy twierdzę Kraków zrewitalizować. To jest zresztą taka cała koncepcja twierdz od monarchii austro-węgierskiej, żeby to wszystko doprowadzić do takiego stanu użytku. Więc ja chciałbym tylko podkreślić wyraźnie, że jeżeli mówimy o fortach w Krakowie, to nie są wszystkie własnością gminy Kraków. Część jest Skarbu Państwa, część jest Agencji Mienia Wojskowego na przykład, część prywatna. My swoje forty jako miasto konserwujemy i budujemy, odbudowujemy. Chcielibyśmy z pewnych doświadczeń skorzystać, które chcielibyśmy nieśmiało jakoś zapropagować również do rozważenia władzom w Warszawie. 2333 cyfry po przecinku wyrecytował z pamięci tegoroczny rekordzista rozwinięcia liczby pi. To nowy krakowski rekord. Konkurs odbył się na Politechnice. Z okazji święta liczby pi były też zawody w układaniu kostki Rubika, wykłady i słodki pi tort. 2333 Od 2 lat się przymierzałem do tego konkursu. No to już tak 4 lata trwa, że no, zapamiętuję tam z dużymi przerwami. No ale to wytrwałość po prostu. Do rekordu świata to jeszcze 98 tysięcy. No to będzie ciężkie. Oględziny kostki są najważniejsze przede wszystkim, bo mimo, że ja znam ten podstawowy algorytm, to wiem, że moje układanie kostki, które jest jakieś 3-4 minuty, jest w dali, a algorytmów na ułożenie kostki jest mnóstwo i każdy jest zupełnie inny od poprzedniego i no ciężko ułożyć kostkę tym samym algorytmem zawsze. To jest właśnie też dyspozycja dnia, ale także na pewno kostki, na której się układam. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejne informacje zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.